Szukamy w tych rozmowach, w tych wykładach naszego miejsca, polskiego miejsca w historii określonej przez miejsce na mapie także. I dzisiaj pewnie nie trzeba długich wykładów, długich refleksji, żeby się zorientować, jakie to miejsce jest. Miejsce na granicy, miejsce w punkcie starcia dwóch bloków, jeżeli można tak powiedzieć, geopolityczno-kulturowych. Miejsce, w którym szukamy naszej roli, raczej tak można byłoby powiedzieć, bo miejsce zostało nam wybrane przez opatrzność. Zeszły wykład, ten, który odbywał się jeszcze w styczniu, przepraszam bardzo, że na lutowym być nie mogłem ze względu na nagle, że tak powiem, ujawnioną sytuację covidową w naszym domu, nie mogłem po prostu wyjechać z Krakowa. Na tym wykładzie, który odbywał się 2 miesiące temu, zacząłem, jeżeli dobrze sobie przypominam, od wspomnienia wielkiego poety, pisarza i w pewnym sensie profety właśnie przewidującego przyszłość w natchnieniu Jarosława Marka Rymkiewicza. Pozwolę sobie jeszcze raz nawiązać do jego słów, by wprowadziły nas one w tę refleksję dzisiejszą. Najpierw z rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić i opublikować w Arkanach w roku 2011. Krótki fragment. Bratanie się z Mongołami, służenie mongolskiemu imperium, padanie w objęcia mongolskim carom, co niedawno oglądaliśmy na ekranach telewizorów, chodziło o spotkania premiera Tuska i ministra Sikorskiego z partnerami z Moskwy. Ja patrzyłem na to ze zgrozą. Nie ma żadnego sensu, bo skutek tego może być tylko jeden. Unicestwienie polskiej duchowości, uśmiercenie Polski. I cytat drugi, znacznie wcześniejszy, z rozmowy, którą Andrzej Waśko przeprowadził z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem w roku 1993, rozmowy wydrukowanej w dwumiesięczniku Arka. Cytuję te słowa sprzed 29 lat, słowa Jarosława Marka Rymkiewicza. Jeśli, co nie daj Boże, Rosjanie przyjdą tu jeszcze raz, a nie jest wykluczone, to znów komuś może wpaść do głowy, że przychodzą oni z takich powodów, które dadzą się zaakceptować. I znów ktoś może dojść do wniosku, że Polacy są narodem ciemnym, ksenofobicznym, zlumpowanym i kołtuńskim, a wobec tego może trzeba ich uszczęśliwić wbrew ich woli i wychować na światłych Europejczyków. Ale żeby wychować ich na światłych Europejczyków, to trzeba przyłożyć trochę siły. I wobec tego może w imię tej szlachetnej, w cudzysłowie, idei, przerobimy Polaków, warto przyłożyć tę siłę. No a Rosjanie mogą tę siłę zaproponować. Można to sobie wyobrazić bez Rosjan, ale na szczęście z trudem, bo żeby przerobić ciemnych Polaków na światłych Europejczyków, to trzeba dysponować siłą. Więc do tego nie dojdzie, bo do tego trzeba by użyć jakichś innych narodów, które, miejmy nadzieję, tym razem nie zaangażują się w to przerabianie Polaków na coś innego, czyli w odcinanie ich od polskości. Koniec cytatu. Dlaczego przytoczyłem ten cytat? Jaki on ma związek z dzisiejszą sytuacją, w której obserwujemy ze zgrozą działania Rosji i identyfikujemy je z Rosją, identyfikujemy je dość powszechnie? Otóż nie tylko w Polsce, ale i na zachód od nas ta agresja rosyjskiego imperializmu spotyka się inaczej niż jeszcze kilka lat temu, z otwartym potępieniem. Otóż niestety te słowa są aktualne. Jeśli weźmiemy pod uwagę wypowiedzi z ostatnich 2 dni, sprzed 2 dni, pozwolę sobie zacytować, artykuł wstępny, redakcyjny najbardziej wpływowej gazety opiniotwórczej we Francji, Le Monde. Artykuł wstępny, który wzywa do przymusowego narzucenia przez Europę, patrz Europę Zachodnią, reguł polityki azylowej czy imigracyjnej w Europie w związku z sytuacją na wschodniej granicy
Unii Europejskiej. Prawda? Co można przeczytać w tym tekście? Polska i Węgry wciąż łamią prawo. Przyjmowanie Ukraińców w tej chwili, któremu trudno zaprzeczyć w Unii Europejskiej, przyjmowanie przez Polaków z otwartymi ramionami, cytuję, zdradza, teraz cytuję dosłownie, zdradza uprzedzenie rasistowskie i antymuzułmańskie. Odbija fantazmat Europy białej, wykluczającej i zamkniętej. Koniec cytatu. O co chodzi? Chodzi oczywiście o sugestię powtarzaną w telewizjach zachodnich. Wczoraj widziałem to raz jeszcze, ten sam obrazek w telewizji Euronews, to jest taka telewizja przez Brukselę nadawana dla całej Europy. Już po zaprzeczeniu przez następcę Donalda Tuska na stanowisku cesarza Europy, zapomniałem jak się to stanowisko nazywa, w każdym razie pan Michel powiedział, że nieprawdą są te sugestie, że są jakieś rasistowskie napady na polskiej granicy, na ciemnoskórych studentów uciekających z Ukrainy, ale telewizje swoją mają logikę, logikę działania ustawioną kilkaset lat temu, kiedy nie było jeszcze telewizji, ale była propaganda Voltaire'a, była propaganda filozofów oświecenia, którzy mówili, że tu jest siedlisko ciemnoty, plika polonika, kołtuneria, siedlisko wszelkich przesądów. I te telewizje powtarzają ten obrazek, nadają, wczoraj to widziałem, obrazek, na którym student nigeryjski z Kijowa, mówiąc niewyraźnie, całkowicie niewyraźnie, w sposób nie dający się zrozumieć, zaręczam, że nie dało się nic zrozumieć, ale wyglądający na przestraszonego i pokrzywdzonego, w tle montuje się obrazki, które nie wiadomo co przeszkadzają, przedstawiają i komunikat jest jasny. Na polskiej granicy bije się ciemnoskórych przybyszów z Ukrainy. Nie nawiązywałbym być może do tego faktu, choć jest on ważny w kontekście relacji Polska-Zachód. Gdyby nie fakt, że wczoraj Fundacja Batorego wydała taki sam właściwie w treści fundamentalnie rasistowski tekst na temat Polski i tego oskarżenia ponawionego raz jeszcze, niemal w takich samych słowach jak w artykule wstępnym Le Monde, że to przyjmowanie Ukraińców przez Polaków nie zmazuje, nie pomniejsza, a raczej wyostrza problem rasizmu polskiego, uprzedzenia antyislamskiego, czy krótko mówiąc, polska kołtuneria wciąż jest najważniejszym problemem, z którym trzeba walczyć. I teraz przechodzę już do momentu kluczowego dla zrozumienia tego, czym jest Zachód, czym był Zachód i czym przestał być, czego dowodzą właśnie te wystąpienia Le Monde i Fundacji Batorego. Czym przestał być w tych przejawach oczywiście jest wiele Zachodu w Zachodzie, tak bym powiedział, wciąż jeszcze na szczęście, ale pewnego rodzaju zjawiska, które toczą cywilizację zachodnią, sprawiają, że ten niepokój, który wyrażał Jarosław Marek Rymkiewicz o możliwość odwołania się Rosji imperialnej, Rosji zaborczej do współpracy z Zachodem w imię wprowadzania postępu i porządku w tym kraju barbarii, jak się określa, od czasów Katarzyny i Voltaire'a, Rzeczpospolitą, całą Europę Wschodnią, gdzie porządek może wprowadzić tylko energiczny car czy caryca z Petersburga. Ta wizja niestety wciąż ma szansę realizacji. Teraz chwilowo została odsunięta do, powiedziałbym, sfery dziwactw, trudno zrozumiałych przez większość Europejczyków, przez większość mieszkańców Europy. To jest dziwactwo, to co głosi teraz Le Monde, to co ogłasza Fundacja Batorego. Nie bardzo się to przebija nawet do mainstreamu opozycyjnych mediów w Polsce. Ale przecież przypomnę Państwu, znaczy nie wiem czy słowo przypomnę jest tu właściwe, bo ja się akurat tym dość wnikliwie interesuję, a Państwo przecież wcale nie muszą tego śledzić. Ja blisko przyglądając się jakby przygotowaniom polityczno-historyczno-ideowym do agresji
do kolejnych etapów agresji rosyjskiej w Europie Wschodniej, zwróciłem uwagę na tekst i pisałem o tym niespełna dwa lata temu, ogłoszony równo dwa lata temu w czasopiśmie Russia in Global Affairs, oficjalnym czasopiśmie wydawanym przez administrację prezydenta Rosji, gdzie zebrali się historycy rosyjscy, żeby radzić nad właściwą, powiedziałbym, polityką historyczną imperium, która przygotuje agresję. I historyk, którego znałem zresztą przez wiele lat, wymienię go z nazwiska, żeby nigdy więcej nie był zaproszony do Polski, dlatego wymieniam jego nazwisko. Aleksiej Miller, nazywa się tak samo jak szef Gazpromu, ale nie jest z nim spokrewniony, w tym tekście stwierdził, że jeżeli chce się, inni historycy wtórowali w tej samej jakby tonacji, jeżeli chce się znaleźć idealnego wroga dla Rosji, w którym będzie można zbudować wokół którego współpracę z zachodnimi biurokratami, to będzie to ciemna, ksenofobiczna, antysemicka, faszystowska Polska. W tym zakresie się porozumiemy, mówił historyk Putina o perspektywie przygotowania pomostu między tym imperializmem rosyjskim a Zachodem. Teraz, dzięki bohaterskiej obronie Ukraińców, ta perspektywa się odsunęła, ale niestety nie zanikła. Jak długo Europa nie wróci do swoich korzeni, tak długo to niebezpieczeństwo nawrotu imperializmu rosyjskiego, który sam w sobie dla nas bardzo niebezpieczny, nie jest śmiertelnie niebezpieczny, dopóki nie znajdzie partnerów na Zachodzie. Tak jak znalazł w XVIII wieku, tak jak znalazł w XX wieku. Dlatego trzeba mówić o Zachodzie w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy nasze oczy zwrócone są na wschód i tam jak najsłuszniej szukają największego aktualnie zagrożenia. Powiedziałem Państwu o tym, że Zachód powinien wrócić do swoich korzeni. A gdzie one są? Co jest tym najgłębszym korzeniem pojęcia cywilizacji zachodniej, stanowiącym sens tego pojęcia? Sądzę, że można odwołać się do takiego punktu, który miał miejsce niemal równo 2500 lat temu. Do momentu, w którym jeszcze przed Sokratesem, filozof, a właściwie badacz natury o imieniu Parmenides z Elei, Elea to na terenie dzisiejszej Kampanii, niedaleko Neapolu, którego jeszcze wtedy oczywiście nie było, w Italii. Parmenides z Elei jako pierwszy w myśli ludzkiej w ogóle, nie tylko, można tak powiedzieć, naszego kręgu, ale ludzkiej, sformułował pewną zasadę, pozwolę ją sobie przytoczyć. W takim poemacie, bo nie było jeszcze wtedy traktatów filozoficznych sensu stricto, w poemacie, którego prolog i dwie części we fragmentach znamy. To było 2500 lat temu. Proszę posłuchać tego zdania. Oto jedyne drogi dociekania, jakie są do pomyślenia. Pierwsza ta, że jest i nie może nie być, to droga przekonania, bo towarzyszy prawdzie. Druga ta, że nie jest i musi nie być, ta jednak pokaże ci to droga nie do przebycia, bo nie możesz tego, co nie jest, poznać ani wypowiedzieć. I drugi raz to samo prościej. Nigdy nie zwycięży to, że są rzeczy, które nie są. Jak można to odczytać? Otóż odczytać można to najprościej. Jest rzeczywistość, którą możemy poznawać, i jest nierzeczywistość. Rzeczywistość zawsze wygra z nierzeczywistością. Otóż to, czego świadectwem są wystąpienia Le Monde i Fundacji Batorego, jest próbą obalenia tej zasady. Zasady, powiedziałbym, wyłączności. Albo jesteś po stronie rzeczywistości, po stronie prawdy, albo jesteś po stronie nierzeczywistości, czegoś, czego nie ma i kłamiesz, zakłamujesz rzeczywistość w ten sposób. Jest albo, albo. Jeżeli Polacy przyjęli 1 200 000 osób z Ukrainy, jeżeli wśród tego 1 200 000 osób było, nie wiem, maksimum może 1200 studentów obcokrajowców, w tym może 600
przebywających na Ukrainie. Może 600 z Afryki czy z Indii, ciemnoskórych, jak to się określa. Jeżeli można znaleźć 6 wypadków, co dziesiąty, co setny, myślę, że więcej trudno byłoby udokumentować jakichkolwiek wypadków niechętnych uwag pod adresem tych osób, to mamy 6 czy nawet 60 osób w stosunku do 1 200 000. Otóż jest łajdackim zakłamaniem rzeczywistości położenie na szali tych dwóch liczb i powiedzenie, że dzisiaj Polska odpowiada za grzech wrogości, niechęci wobec przybyszy z zewnątrz, wobec, no, powiedziałbym, tego, co wciąż zarzuca się Polsce, nietolerancji wobec inności, odmienności przychodzących do naszego domu, których chcemy wyrzucić. Dzisiaj stwierdzenie takie jest po prostu fundamentalnym dowodem na zdradę tradycji europejskiej, na zakłamanie rzeczywistości. To zarzucam dziennikowi Le Monde i stojącym za nim autorytetom, to zarzucam Fundacji Batorego obecnie. Radykalną zdradę rzeczywistości, zdradę fundamentu cywilizacji europejskiej. Pamiętajmy to, tego się trzymajmy. Trzymajmy się rzeczywistości i nie pozwólmy nigdy się zwieść tym, którzy próbują nas sprowadzić na drogę budowania nierzeczywistości, na drogę analizowania nierzeczywistości. W pewnym sensie niektórzy, zastanawiając się nad podziałem na wschód i zachód, odnajdują echa takiego podziału już właśnie w filozofii przedsokratejskiej, bo kontrastują, czy jeśli w pełni nie przeciwstawiają, to w każdym razie zestawiają jako dwie różne szkoły. Szkołę jońską, która wytworzyła się na terenie Azji Mniejszej, tam znajdujących się kolonii greckich, czyli na terenie dzisiejszej Turcji, i tą szkołę, która zgrupowała się wokół Sycylii, wokół Italii i tam istniejących kolonii greckich, której przedstawicielem był właśnie Parmenides z Elei. Po tej drugiej stronie, azjatyckiej nazwijmy to, myśli greckiej, najwybitniejszym przedsokratykiem był Heraklit z Efezu. Ten uczył, że wszystko jest płynne, panta chorei, wszystko się rusza. Dialektyki nauczał, można powiedzieć, jako pierwszy Heraklit. To nie znaczy, że jego rozpoznania były całkowicie fałszywe, ale wprowadzają ten element, powiedziałbym, paradoksu, który pozwala nadużyty, pozwala zakłamywać rzeczywistość. Przypomniałem Heraklita nie po to, żeby zastanawiać się nad być może zbyt odległymi przykładami pewnego rodzaju porównania wschodu i zachodu w myśli, która współtworzy naszą tożsamość, nasze dziedzictwo. Ale przywołałem także Heraklita, żeby zacytować pewną myśl ważną i taką, z której na pewno możemy skorzystać. Przywołuję także tę myśl po to, byśmy uświadomili sobie, że nawet jeżeli przyznajemy się do tożsamości zachodniej, to pamiętajmy, że z rozmaitych mądrości wschodu i wpływów płynących ze wschodu możemy korzystać z wielkim dla siebie pożytkiem. Nie jest tak, że wszystko, co dobre jest na zachodzie, a wszystko, co złe na wschodzie. Nie. Mówimy tylko o dwóch różnych tożsamościach, bardzo szeroko pojętych. I takim przykładem refleksji w tym przypadku Heraklita szkoły jońskiej, tej wschodniej można tak powiedzieć, jest zdanie często przywoływane. Wojna jest ojcem wszystkiego, wszystkiego królem. I jednych ukazuje bogami, innych ludźmi. Jednych czyni niewolnikami, innych wolnymi. A więc wojna, walka jest w pewnym sensie sprawdzianem człowieka, wspólnoty. I dzisiaj to widzimy. To jest prawdziwe rozpoznanie stanu rzeczy. Przepraszam, że na chwilę odejdę od toku naszej rozmowy, naszej dyskusji, od tego tematu wybranego przeze mnie, ale będąc bardzo wdzięczny Instytutowi Myśli Narodowej imienia Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, chcę zauważyć, że ta wojna na Ukrainie, ta wojna, która jest w tym przypadku także pewnego rodzaju katalizatorem tożsamości ukraińskiej, pokazuje, że Roman Dmowski nie miał racji.
nie miał racji, mówiąc, że Ukraińcy nie są narodem. Dzisiaj Ukraińcy na pewno są narodem. Czy się to komuś podoba, czy nie? Są bardziej narodem może niż Polacy. To właśnie uczyniła wojna. Wcale to nie oznacza, byśmy cieszyli się z wojny, byśmy do takiego sprawdzianu naszych możliwości, czy chcemy być niewolnikami, czy panami, tęsknili. Ale tak działa wojna. Wracam do naszego zasadniczego tematu. Zachód, Polska i Zachód. Te podziały wschód i zachód, jak je rozumieć? Wskazałem punkt, w którym wydaje mi się, że ten podział się pojawia, w każdym razie fundamentalne znaczenie mające dla tradycji europejskiej odkrycie, że jest rzeczywistość, którą trzeba oddzielić od nierzeczywistości. I w ślad za tym idący rozwój myśli oczywiście przez Sokratesa, Platona, Arystotelesa, który mówi, że jest prawda i jest nieprawda. Nieprawda jest fałszem. Trzeba oddzielić prawdę od fałszu. To jest, nam się wydaje to banalne stwierdzenie, ale to jest odkrycie myśli greckiej. Wcześniej go nie było. I to właśnie Parmenides taką siłą go sformułował. Otóż inny charakter, inny zakres, nie tak fundamentalny, mają podziały, które również występują w naszych, powiedziałbym, relacjach międzyludzkich i relacjach międzygrupowych. Nie, to nie jest przedział prawda-nieprawda, ale jest to przedział o charakterze różnic także ważnych, także egzystencjalnie nas współtworzących. Sformułował takie trzy kategorie podziałów inny autor, którego cytowałem również na wstępie naszego najnowszego cyklu, niemiecki historyk Reinhard Koselleck, zmarły niedawno, 15 lat temu, wybitny niemiecki historyk. Otóż Koselleck w swojej antropologii historycznej, czyli próbie zrozumienia, jakie są podstawowe, powiedziałbym, warunki istnienia człowieka w historii, stwierdził, że trzy kategorie opozycji, trzy opozycje kształtują nasze miejsce w historii. Przed, po, wewnątrz, zewnątrz i wyżej, niżej. Przed, po to jest oczywiście kategoria czasowa. Rodzimy się w określonym czasie. I to nas definiuje od początku. Łączy nas z tymi, którzy urodzeni są w podobnym czasie, a przeciwstawia tym, którzy urodzili się wiele lat po nas albo wiele lat przed nami. Istnieje oczywiście ciągłość pokoleń, ale istnieje także pewnego rodzaju konfrontacja pokoleniowych doświadczeń. Dostrzegamy to dzisiaj przecież także. Nie jest to jednakże tylko i wyłącznie kwestia egzystencjalnego doświadczenia różnicy pokoleń. To jest także doświadczenie kulturowe, cywilizacyjne. Jedne kultury uważają się za młodsze i w związku z tym są traktowane, powiedziałbym, z poklepaniem po ramieniu przez tych, którzy uważają się za starszych, dojrzalszych. Nie wiem, czy przypominacie sobie Państwo taką formułę często wracającą w relacjach niektórych polityków, publicystów zachodnich i przyjmowaną przez część także tutaj w Polsce odbiorców tej ideologii, iż Polska jest młodą demokracją, czyli taką, którą trzeba jeszcze nauczyć wiele lat. To jest szczególnie zabawne, jak mówią to politycy amerykańscy. Podczas gdy w Polsce odbywał się Sejm zwołany po raz chyba gdzieś 250 z kolei, dopiero zakładano Stany Zjednoczone. Wcześniej, kiedy zbierały się pierwsze polskie Sejmy, nikt jeszcze nie słyszał o żadnym białym człowieku przynoszącym swoją jakąś wizję demokracji czy parlamentaryzmu na grunt, na którym hasali bardzo dzielni Indianie, uganiając się za bizonami. Ale ta formuła młoda polska demokracja, prawda, taka pełna protekcjonalności, opiera się właśnie na tym przeciwstawieniu przed i po, młodzi i starzy. Starzy mają prawo poklepać młodych po ramieniu i powiedzieć, wy się jeszcze musicie dużo uczyć. Tak jak słyszymy to w przypadku sporu o praworządność. Te same instytucje, te same rozwiązania w Niemczech, w Hiszpanii są przyjmowane jako właściwe, ponieważ tam są stare demokracje, a u nas jest młoda demokracja i nie mamy prawa w związku z tą młodszością ich stosować. Ale bywa także odwrócenie tego przeciwstawienia.
to młodzi mówią, no ale wy starsi już schodzicie, wy nie macie żadnego znaczenia. Wasz czas już minął, teraz my. I to jest także, że tak powiem, w konfrontacjach cywilizacyjnych bardzo często wysuwany argument. Nowe cywilizacje, młodsze kultury mają zastąpić starsze, które więdną, gasną. Bardzo często spotykamy się z takimi rozważaniami. Przypomnę w odniesieniu do Słowian takie proroctwo, że przyjdzie czas Słowian, sformułował niemiecki filozof, historyk Johann Gottfried Herder, że po czasie Europy nastanie czas Słowian, młodej, nowej, energicznej siły, która wejdzie na scenę dziejową z początkiem XIX wieku. A więc napięcie przed i po niekoniecznie determinuje, która strona, że tak powiem, w tym napięciu jest definiowana jako lepsza, ale to napięcie występuje w bardzo różnych konfiguracjach i ma kluczowe znaczenie także, o czym będę mówił za chwilę, dla relacji Polska-Europa, Wschód-Zachód. Drugie przeciwstawienie wyróżnione przez Kozeleka obok tego przed-po, to jest wewnątrz-zewnątrz. No, to jest doświadczenie egzystencjalnie w pewnym sensie najważniejsze, bo każdy z nas był najpierw wewnątrz łona swojej matki i wyjście na zewnątrz było zapewne najbardziej traumatycznym doświadczeniem każdego z nas. Tej traumy nie pamiętamy, ale ona w nas zostaje. Z bezpiecznego wnętrza wydostaliśmy się na zewnątrz. Oczywiście potem następną taką bezpieczną wspólnotą jest nasz dom i naturalny instynkt, by bronić tego bezpiecznego domu. Szerszą jeszcze wspólnotą wewnętrzną może być na przykład państwo, naród, wspólnota języka. I doświadczyliśmy tego przeciwstawienia wewnątrz-zewnątrz, kiedy na przykład pojawiły się dyskusje w sprawie ochrony naszej granicy przed akcją prowokacyjną przygotowaną na zlecenie Putina przez reżim Łukaszenki w listopadzie, grudniu zeszłego roku. Ileż było głosów, iż nie wolno bronić naszego wewnątrz, że trzeba otworzyć się na tych, którzy jak barbarzyńcy, to słowo jest tutaj jak najbardziej na miejscu, używając nielicznych kobiet i dzieci jako tarcze, chcieli wtargnąć. Młodzi, silni mężczyźni chcieli wejść do Unii Europejskiej przez polską granicę, żeby szukać lepszego ekonomicznie życia. Ale co najgorsze, używali kobiet i dzieci jako tarczy. Przypominam to dlatego, byśmy uświadomili sobie elementarną różnicę w stosunku do tego, co dzieje się na ukraińskiej granicy. Tam kobiety i dzieci przekraczają granicę i starsi ludzie. Natomiast mężczyźni nie mają nawet prawa przekroczyć tej granicy, ci młodzi silni. Mają bronić swojej ojczyzny, skoro jest zagrożona. Mają bronić swojego domu, swojego wnętrza. I to traktujemy jako naturalne. Dlatego mamy obowiązek przyjąć wszystkie te kobiety i wszystkie te dzieci, i tych starszych ludzi, bo tego wymaga właśnie nasze poszanowanie domu, w którym gościmy tych, którzy nie są tchórzami, nie zdradzili swojego domu, tylko po prostu znaleźli się w sytuacji tragicznej, nie z własnej winy. Mówię o tym przeciwstawieniu wewnątrz-zewnątrz, żebyśmy uświadomili sobie także trwałość tego przeciwstawienia w ujęciu tych, którzy najbardziej mają pełne usta wezwań do otwartości, do zerwania z owym podziałem zewnątrz-wewnątrz w imię przyjmowania wszystkich. Otóż ci ludzie, którzy tak mówią, mówią to z tak silną nienawiścią do hołoty polskiej. Przepraszam, ale używam określenia, które nawet jeżeli nie zawsze wymyka się z tych ust, to jest tam bardzo płytko schowane. Swoista, samozwańcza elita tych, którzy uważają się za przedłużenie głosu Le Monde czy Fundacji Batorego, traktuje swój krąg jako wewnątrz. Chętnie zaprosi do niego, oczywiście nie do własnych domów, broń Boże, bardzo mało jest takich, tych właśnie uchodźców z Nigerii czy z Afganistanu, pokaże, że się z nimi utożsamia, po to, by odciąć się, powiedzieć, na zewnątrz są ci Kowalscy, Nowakowie, te Janusze, jak z pogardą mówi się o polskich mężczyznach w tym kręgu. To jest to zewnątrz, to są te ciemności zewnętrzne. Ta linia wewnątrz-zewnątrz jest jeszcze silniej przecież w takiej Gazecie Wyborczej czy w Le Monde
czy w Guardianie, najbardziej prorosyjskiej, obrzydliwie proputinowskiej gazecie, która dzisiaj lekko tylko zmienia front na chwilę. To jest bardzo uniwersalna granica niestety. Być może nie da się od niej odejść. I wreszcie trzecie przeciwstawienie, wyżej, niżej. Wszyscy chcemy być wyżej w jakichś hierarchiach towarzyskich, chcemy być docenieni, uznani w naszych pomysłach, w naszych dokonaniach życiowych, ale nie zawsze nam się to udaje. Czasem jesteśmy lokowani niżej. Nie tylko jako jednostki, ale jako wspólnoty. Buduje się hierarchię. Jedne narody spycha się właśnie niżej, to są te gorsze, inne lokują się czy promują skutecznie przy pomocy siły gospodarczej, ekonomicznej, medialnej wyżej. Także w kategorii ofiar wyraźnie następują hierarchizacje. Jedne są ważniejsze, inne mniej ważne, jakby gdzieś przepadają, nie są ważne. No tak jak teraz w tym komentarzu Le Monde, prawda? Ukraińcy nieważni, nie przyjmować Ukraińców. To jest płytko schowane, ale w istocie taka jest wymowa. Przyjmować tylko muzułmanów niebiałych. To jest jasno wyrażone, prawda? Czyli tamci są wyżsi, a ci Ukraińcy, jacyś Słowianie, to ich nie przyjmować. To jest właśnie rodzaj tej hierarchii, wyżej, niżej. Otóż wokół tych trzech napięć czy przeciwstawień buduje się także historia relacji Europy Wschodniej i Zachodniej, Wschodu i Zachodu szerzej. Jedni uważają się za wyższych, drudzy mają kompleks, buduje się ten kompleks niższości. Jedni uważają się za starszych, poklepują po ramieniu tych młodszych. Jeszcze inaczej ujmując, buduje się swego rodzaju wewnątrz i zewnątrz, albo wewnątrz Europy jako pewnej wspólnoty określonej przez tradycję historyczną, polityczną, o której za chwilę jeszcze parę słów powiemy, albo wewnątrz pewnej elity, która redefiniuje Europę, która mówi, stara Europa jest już do wyrzucenia. Teraz ta Europa dialektyczna, która mówi, że to właśnie otwartość na uchodźców z Afganistanu, Syrii, którzy nie chcą walczyć o swój własny dom, rezygnują z tej walki, i nienawiść do przeciętnego Francuza, nienawiść do przeciętnego Müllera, do przeciętnego Smitha, do przeciętnego Kowalskiego ma budować to istotne wnętrze nowej Europy. Pogarda może raczej niż nienawiść do zwykłego człowieka. Otóż gdy myślimy o pojęciu Europa Wschodnia, to instynktownie wydaje nam się, że ono trwa od bardzo dawna. Ale w istocie, jak zauważył to amerykański historyk Larry Wolf, bardzo niedawno niestety, ale dobrze, że wreszcie, została przetłumaczona jego świetna książka, wydana pierwszy raz chyba w 1993 roku przez Uniwersytet Stanforda. Książka nosi tytuł Inventing Eastern Europe, wymyślając Europę Wschodnią. Otóż ów amerykański historyk, którego książka, jak już powiedziałem, została przez Międzynarodowe Centrum Kultury wydana w Polsce w zeszłym roku także, zauważył, że pojęcie Europa Wschodnia wchodzi do języka politycznego dopiero w XVIII wieku. Dopiero wtedy ten podział się utrwala. Wprowadzają go francuscy filozofowie. Główny nurt tej francuskiej oświeceniowej filozofii, który tworzy ową wizję Europy Wschodniej jako gorszej Europy, młodszej, czyli takiej w sensie niedojrzałej, niezakorzenionej w tradycji rzymskiej, jak w odróżnieniu od Francji, od prawda, zachodniej części Niemiec, od Holandii czy od Anglii, ale jednocześnie jakby starszej w sensie archaicznej, przeżytki pewne, jakiś rezerwat dzikiej przeszłości mieści się w tej Europie Wschodniej. To są wizje, które tworzy najpierw Montesquieu, potem Voltaire rozwija. Na ich przeciwnym biegunie lokuje się, powiedziałbym, refleksja Jana Jakuba Rousseau, który wartościuje pozytywnie to, co znajduje w części Europy Wschodniej, czyli w Polsce. Rousseau jest wielkim entuzjastą Rzeczpospolitej, jej ustroju i przeciwstawia ten ustrój zgniliźnie zachodnioeuropejskiej. W skrócie można by tak to ująć. Więc na Zachodzie również można znaleźć różne identyfikacje tego podziału, ale podział wtedy dopiero tak zostaje jakby ustalony. Tam jest ten trochę taki dziki, prymitywny wschód i cywilizowany Zachód, który ma prawo nauczać, ten wschód pouczać.
ale w ramach owej Europy Wschodniej pojawia się także tego pojęcia wyróżniona Rosja. Rosja oczywiście czasów Piotra I, Katarzyny II, czyli Rosja, która sugeruje otwarcie na Zachód, europeizację i która obiecuje wprowadzenie w porządku właśnie przez własną kontrolę na tych dzikich obszarach Europy Wschodniej. Tam, gdzie byli jakiś Mazepa, jakaś Polska, Rzeczpospolita, ci właśnie ciemni szlachcice, którzy przysięgają pod obrazem murzyńskiej Najświętszej Panienki, to są słowa Woltera, prawda, który z pogardą w ten sposób mówił o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, na swoje noże, na swoje szable, że będą rżnąć cywilizowanych przedstawicieli Europy. Mówił o Konfederacji Barskiej. A więc Wolter wzywa wtedy tą oświeconą Katarzynę II, żeby wysłała swoich żołnierzy i zrobili porządek z tą ciemnotą w Polsce, prawda? No tak, do tego odwoływał się Aleksiej Miller i historycy rosyjscy służący Putinowi. Do tego obrazu właśnie. Europy Wschodniej jako ciemnoty, nad którą może zapanować we współpracy z zachodnią Europą światły despota z Petersburga przy pomocy swojego wojska. Czy jednak rzeczywiście dopiero wtedy, czyli w XVIII wieku, ten podział na Europę Wschodnią i Zachodnią się zaczyna? Pojęciowo tak, to pojęcie zostaje sformułowane dopiero wtedy. I wtedy także nabiera ono specjalnej dynamiki, o której pewnie więcej będzie okazji powiedzieć na naszym drugim spotkaniu poświęconym relacji Polski i Zachodu. Co takiego mianowicie dzieje się w czasach oświecenia? Następuje połączenie wszystkich tych trzech płaszczyzn przeciwstawień, o których mówiłem przed chwilą, przed, po, wewnątrz, zewnątrz oraz wyżej i niżej, w relacji Europy Zachodniej do Europy Wschodniej. Czas końca oświecenia to jest czas ogromnego przyspieszenia historii, przyspieszenia rozwoju gospodarczego, społecznego w Anglii, we Francji i zmiany pojęć z tym związanych. Pojęcie historii, relacji przeszłości, może tak powiedzmy, do przyszłości zmienia się radykalnie w tym czasie. To jest koniec toposu historia magistra vitae est, to znaczy koniec stosowalności tego przekonania, wcześniej przez tysiące lat właściwie funkcjonującego, że doświadczenie, wiedza o przeszłości jest kluczem do zrozumienia przyszłości. Czas oświecenia przynosi przekonanie, że zmiany następują tak szybko, że przeszłość nie daje nam żadnej wskazówki. Trzeba otworzyć swój umysł na przyszłość, nie oglądać się na przeszłość w ogóle. Przeszłość jest zła, do zamknięcia w rezerwacie. To jest przeszłość, w której jest chrześcijaństwo, w której są rozmaite kulturalne zdobycze, artefakty minionych wieków historii Europy. To trzeba zamknąć i otworzyć się na nieograniczoną w swoich możliwościach przyszłość. Ta zmiana wartościowania przyszłości pozwala oderwać się od tradycji europejskiej. To jest coś bardzo ważnego, co się w oświeceniu dzieje. Można powiedzieć, a co nam tam katedry? No i wiemy, do jakiego barbarzyństwa doszło w czasie rewolucji francuskiej. W porównaniu z tym barbarzyństwo rewolucji bolszewickiej wydaje się barbarzyństwo kulturowe, bardzo umiarkowane. Takiego barbarzyństwa, jakiego dopuścili się Francuzi w swoim własnym kraju w stosunku do własnego dziedzictwa, tego co robili z tym dziedzictwem wtedy, rzeczywiście nie da się porównać ani z tym, co robili Rosjanie w 17 roku, ani z tym, co robili Chińczycy w 49. To jest właśnie efekt tej zmiany w stosunku do przeszłości. Przeszłość do wyrzucenia. Także tradycja europejska. Otóż ta zmiana w porównaniu z gwałtownymi zmianami, które dokonują się także na mapie politycznej Europy, nie bez znaczenia jest, jak zauważa ten sam zresztą historyk Reinhard Kozelek, że pierwszy rozbiór Polski zbiega się z rozwiązaniem zakonu jezuitów. Rozbiór Polski jest końcem bastionu katolickiego, do którego rozebrania wzywał przecież jednym niemal głosem salon europejskiej filozofii na czele z Wolterem. Écrasez l'infâme, wymaszcie tę hańbę, czyli wymaszcie kościół katolicki z kategorii instytucji istniejących w nowoczesnym świecie, wzywał Wolter. Znika więc ten bastion katolicyzmu oddzielający protestanckie Prusy od prawosławnej Rosji. To jest bardzo ważna zmiana, zmiana geokulturowo, georeligijna, geopolityczna.
każdym tym aspekcie rozbiór Polski jest ogromną zmianą o skali porównywalnej tylko z rewolucją francuską, gdy idzie o skutki tego rozbioru. Otóż zwracam uwagę na te wszystkie okoliczności towarzyszące końcowi wieku XVIII, żeby podkreślić z jednej strony, że Larry Wolf ma rację. Przeciwstawienie Europa, ogólnie rzecz biorąc, w skrócie Europa, a w domyśle Europa Zachodnia i Europa Wschodnia, ta niedo-Europa, gorsza Europa, jest dziedzictwem późnego oświecenia zachodniego, tego czasu. Ale jednocześnie buduje się to dziedzictwo na czymś dużo starszym, na czymś, co warto prześledzić. Teraz już w pewnym skrócie, bo się rozgadałem, ale jeszcze może 20 minut Państwu zajmę. Otóż od kiedy ten podział na wschód i zachód w Europie zaznacza się jako zjawisko polityczne? Niewątpliwie datą przełomową jest tutaj 25 grudnia roku 800. Cofamy się o 1000 lat w stosunku do czasów późnego oświecenia. Ale musimy się cofnąć, bo to jest kluczowa data w historii Europy. To jest data koronacji Karola, zwanego Wielkim, na cesarza, odnowionego cesarstwa w Rzymie. Papież Stefan koronował Karola. A przecież jednocześnie istniało w Konstantynopolu cesarstwo, które było prawnym spadkobiercą Rzymu, tego, który tworzył cesarstwo od czasów Cezara, skąd nazwa się wzięła, prawda? Kontynuacja cesarstwa na wschodzie, w Konstantynopolu, w Bizancjum, została zatem w jakiś sposób zakwestionowana przez samozwańczy akt dokonany przez króla Franków, Karola Wielkiego. Pojawiają się dwa cesarstwa w tym momencie. Pierwszy raz, oczywiście nie mówię o podziałach jeszcze w starożytnym cesarstwie rzymskim, dokonywanych przez cesarzy w IV-V wieku po Chrystusie, ale teraz była to zupełnie nowa sytuacja, bo od ponad 300 lat nie było żadnego cesarstwa na zachodzie, w Rzymie. Było tylko cesarstwo w Bizancjum. I nagle występuje Zachód z pretensją do ustanowienia własnego imperium, do własnej tożsamości politycznej, nie kulturowej, tylko opartej na jakimś tam Parmenidesie, prawda, czy na innych aspektach mniej uchwytnych, tylko mamy własną organizację polityczną, cesarstwo, którego centrum jest państwo Franków, państwo obejmujące dzisiejszą Francję i zachodnie Niemcy, w skrócie rzecz biorąc, i północne Włochy, a stolicą formalną jest Rzym. Sytuacja rzeczywiście wyjątkowa, ponieważ akurat w Konstantynopolu panowała kobieta, Irena. Zgodnie z prawem mogła być kobieta cesarzową, pełną władzy w cesarstwie wschodnio-rzymskim, ale jednak było to traktowane jako zjawisko nietypowe, nazwijmy to tak, co wykorzystał, można by, nawiązując do dzisiejszych teorii feministycznych, zarzucić tutaj oczywiście Zachodowi, czyli Karolowi Wielkiemu, nadużycie tej sytuacji, kiedy to traktuje się panowanie kobiety jako niezwyczajne, jako nieprawidłowe. To oczywiście pół żartem interpretacja, nie serio. W każdym razie rzeczywiście wykorzystując ten fakt, że kobieta panuje na tronie, tym prawym tronie w Bizancjum, Karol ogłasza swoje cesarstwo. Tak się złożyło, że Bizancjum musiało się wkrótce zmagać z potężnym najazdem Bułgarów i w związku z tym uznało w roku 812 istnienie drugiego cesarstwa, a więc zalegalizowało niejako Bizancjum, zgodziło się już po 12 latach, że są dwa cesarstwa, czyli jest wschód i zachód, jest Bizancjum i jest Rzym, ten odnowiony Rzym, powiedziałbym frankoński Rzym, czy frankijski raczej. Pierwsze oznaki konfliktu, który zaczyna mieć, powiedziałbym, między wschodem a zachodem tej tradycji rzymskiej, konfliktu, który zaczyna mieć sens nie tylko polityczny, ale też kulturowo-religijny, pojawiają się niedługo później. W roku 867 patriarcha Konstantynopola Focjusz
wyklina się wzajemnie z papieżem ówczesnym rzymskim, no, sugerując, że to Rzym zdradził prawdziwą tradycję nie tylko cesarstwa, ale też chrześcijaństwa, że racja jest po stronie Bizancjum, że Bizancjum niesie w sobie nienaruszone, jeśli można tak powiedzieć, nienaruszone dziedzictwo prawdziwej wiary chrześcijańskiej, a Rzym ciemny, prymitywny, młodszy Rzym, ten zachodni Rzym, zdradza niejako prawdziwą wiarę. Focjusz ekskomunikował papieża Mikołaja. Ta schizma Focjusza nie trwała długo, po kilkunastu latach została odwołana, czyli ten podział religijny, też nie tylko polityczny, na dwa Rzymy. I to jest czas szczególny, który także chciałem oświetlić z jednej jeszcze strony, ponieważ w tym właśnie momencie pojawia się coś bardzo ważnego dla nas, dla Europy Wschodniej, misja Cyryla i Metodego. Braci z Tesalonik, Konstantyna i Michała, którzy zakonne imiona przybrali właśnie Cyryl i Metody i którzy wychodząc niejako z Rzymu Nowego, z Rzymu Bizantyńskiego, byli uczniami Focjusza, dosłownie uczyli się w jego szkole, ruszyli z misją, być może nawiązując do prawdopodobnego pochodzenia słowiańskiego swojej matki, z misją nawracania Słowian. Tworzą alfabet dla nich, zwany Cyrylicą od imienia jednego z braci. To jest wizja służenia tym nowym przybyszom do świata chrześcijańskiego, a zarazem świata, w pewnym sensie można by tak powiedzieć, cywilizowanego w kręgu tej cywilizacji, która szła z chrześcijaństwem, wyjścia do nich bez pretensji imperialnych. I to zostało zakwestionowane nagle i brutalnie, kiedy okazało się, że jednak jest to zderzenie interesów dwóch imperiów. Ale czy i będą ci Słowianie? Czy będą należeli do Rzymu? Czy będą należeli do Bizancjum? Podlegali Bizancjum czy Rzymowi? I stąd, kiedy Metody udaje się do państwa wielkomorawskiego, jakie tworzy się wtedy właśnie w naszym najbliższym, dzisiejszym, można tak powiedzieć, sąsiedztwie, jako pierwsze państwo Słowian zachodnich i tam realizuje skutecznie swoją misję chrześcijańską i misję kulturową z alfabetem stworzonym specjalnie dla języka Słowian. Duchowieństwo niemieckie, wsparte przez cesarza Ludwika II Niemieckiego, doprowadza do uwięzienia Metodego. Jasno, cesarz niemiecki i duchowieństwo niemieckie wspierające go. Słowo niemieckie jest tu nie w pełni właściwe, bo to jednak były różne tożsamości plemienne, frankońskie, saskie, ale utożsamiające się z bytem politycznym, który już miał to imię, Królestwo Niemieckie. Utożsamiający się zatem z pewną szerszą wspólnotą niemiecką, której królem był zarazem cesarz. Każdorazowy król niemiecki był cesarzem tego zachodniego cesarstwa. Uważali, że Słowianie powinni podlegać im, nie w imię jakiejś misji chrześcijańskiej, tylko w imię misji imperialnej, tego niemieckiego rdzenia zachodniego cesarstwa. I tu się pojawia nowy aspekt, bardzo ważny do zrozumienia dynamiki naszych przyszłych stosunków z Zachodem. Jeżeli ten Zachód przybiera kształt imperium, imperium politycznego, które ma swój rdzeń utożsamiony z jedną partykularną wspólnotą, najsilniejszą, to prawda, w owej europejskiej zachodniej wspólnocie, czyli wspólnotą niemiecką, to wtedy pojawia się problem polityczny, który można scharakteryzować w kategoriach wyżej niżej. Niemcy uważają, ci Niemcy konkretnie, którzy uwięzili Metodego, my jesteśmy wyżej, a Słowianie są niżej. Słowianie powinni podlegać naszemu nauczaniu. Powinni podlegać naszej szkole, powiedziałbym tak. Udało się doprowadzić do uwolnienia Metodego dzięki interwencji papieża, ale jakby ich misja, misja w jakimś sensie zahamowana, choć przecież nieskończona, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie do refleksji, czy jest możliwe stworzenie świata pomiędzy
tym napięciem wschód-zachód, wyżej-niżej. Świata, który będzie jakoś niezależny od tego napięcia, który nie będzie podlegał ani Bizancjum, ani Rzymowi. Będzie podlegał misji Chrystusowej. Z taką wizją utożsamiani są bracia apostołowie z Tesalonik, Cyryl i Metody. Rodzi się państwo polskie, lechickie. Słowo Polonia, jak wiadomo, zostało zapisane przez Niemca po raz pierwszy. W 1000 roku na Awentynie, w Rzymie, Brunon z Kwefurtu, spisując żywot świętego Wojciecha, męczennika, 3 lata po jego śmierci, używa pierwszy raz tego słowa. Polani, Polacy. Oczywiście my nadajemy mu trochę inny sens pewnie niż nadawał mu w X czy XI wieku Mieszko czy Bolesław Chrobry, ale to jest początek nazwy Polska i niewątpliwie także początek państwowości polskiej. Ta państwowość wiąże się jednoznacznie z Rzymem. Z Rzymem rozumianym duchowo, religijnie, z papiestwem. No, dowodem tego politycznym jest choćby decyzja Mieszka I, upamiętniona tajemniczym, a chyba najsłynniejszym dokumentem z czasów jego panowania, tym jego swoistym testamentem, w którym opisane są granice jego państwa, w sposób trochę budzący kontrowersje do dzisiaj, jak to trzeba odczytywać ten dokument, zwany Dagome Iudex. Ale w każdym razie ważne jest dla nas to, kto był adresatem tego testamentu. Papież. Papież miał być gwarantem ciągłości państwa polskiego. Nie cesarz, tylko papież. Mimo że realia, powiedzmy sobie szczerze, w tamtym czasie były takie, że papieże podlegali w 100% cesarzom. To były czasy całkowitej zależności papiestwa od albo cesarzy niemieckich, albo co gorsze jeszcze, to było samo dno upadku papiestwa, koniec X wieku. Albo od tego, co nazywano pornokracją, to znaczy rządów kurtyzan w Rzymie, które były kochankami i ojcami, babkami, przepraszam, matkami, babkami kolejnych papieży. To rzeczywiście bardzo smutny okres w historii Rzymu. Ale jednak jest coś symbolicznego w tym, że Mieszko nie do cesarza, tylko do papieża jednak wysyła prośbę o niejako realizację tego testamentu, którego już Mieszko po swojej śmierci przecież nie będzie mógł pilnować. Niewątpliwie cesarstwo dominuje politycznie wtedy nad tym nowym przybyszem do wspólnoty zachodniej, wspólnoty łacińskiej, wspólnoty rzymskiej. I zapisuje to doskonale przedstawiciel tych elit Królestwa Niemieckiego, elit saskich, czyli tych bezpośrednio sąsiadujących ze Słowianami, także z państwem polskim. Kronikarz Tittmar, który z satysfakcją, porównując właściwą jego zdaniem postawę Mieszka do niewłaściwej postawy jego syna Bolesława Chrobrego, pisze tak. Za życia znakomitego Chodona, ojciec Bolesława, Mieszko, nie odważył się nigdy wejść w kożuchu do domu, w którym wiedział, że znajduje się Chodon, margrabia saski, ani siedzieć, gdy on się podniósł z miejsca. A więc Słowianin zna swoje miejsce. Wstaje, jak tylko wchodzi jego saski pan, kłania się w pas. To jest wizja kronikarza Tittmara. Tak powinno być. No, z ubolewaniem oczywiście opisywał klęski, jakich parokrotnie jednak zaznały wojska saskie w zderzeniu z armią najpierw Mieszka, a potem jeszcze bardziej Bolesława Chrobrego. I znów, żebyśmy nie mieli takiego zbyt prostego obrazu tych relacji, pamiętajmy, że w Królestwie Niemieckim wśród różnych Niemców byli i tacy, którzy po prostu chcieli realizować piękną misję chrześcijańską, uniwersalną. Do takich Niemców należał Brunon z Kwefurtu, o którym już mówiłem. On właśnie w liście pisanym do cesarza Henryka, wtedy jeszcze króla niemieckiego Henryka II, w którym z oburzeniem pisał o decyzji Henryka, by walczyć z polskim księciem, z Bolesławem Chrobrym, by przelewać krew chrześcijańską w imię interesów Królestwa Niemieckiego, a wbrew interesom wspólnoty chrześcijańskiej, pisał tak. Komentując bitwę pod Cedynią. Wiele stało się złego. Prowadzono wojnę z Polanami. Książę ich Mieszko zwyciężył podstępem. Upokorzona pycha Teutonów musiała ziemię lizać.
Wojowniczy margrabia, chodząc poszarpanymi proporcjami, rzucił się do ucieczki. A więc stwierdzał, że no cóż, pycha Teutonów poniosła klęskę, musiała lizać ziemię. To było smutne, bo walczyły dwa chrześcijańskie narody, ale nie staje tu po stronie pychy niemieckiej Bruno z Kwerfurtu. Ubolewa nad tą sytuacją. Otóż jeśli chcielibyśmy znaleźć najbardziej precyzyjny, jak mi się wydaje, jednocześnie najpiękniejszy w swojej robocie rzemieślniczej klucz do tej historii Polski i Zachodu w czasach średniowiecza, w początkach tej historii, to ogromnie Państwu rekomenduję powrót do lektury Srebrnych Orłów Teodora Parnickiego. To wielka powieść, być może najwspanialsza powieść historyczna polska w XX wieku, która ma za swój temat właśnie czasy Bolesława Chrobrego i króla Henryka, później cesarza Henryka II, z którym Chrobry przez 16 lat walczył. To czas akcji powieści, a czas pisania powieści to lata 1943-44, czasy Adolfa Hitlera, czasy, kiedy Polska przeżywa najstraszliwszą noc okupacji niemieckiej i masowe ludobójstwo dokonywane na jej ziemiach rękami Niemców. W takim czasie Teodor Parnicki potrafił napisać dzieło z niezwykłą, powiedziałbym, równowagą i wnikliwością opisującą te relacje, które mogły tworzyć początki naszych stosunków z Zachodem. Pozwolę sobie nawiązać do paru fragmentów tej książki, której lekturę bardzo serdecznie Państwu polecam. Otóż zaczyna się ta książka od roku 1014. Bolesław Chrobry stoczył już dwie wojny z królem niemieckim Henrykiem II. Wydawało się, że pokój zawarty rok wcześniej w Merseburgu może być trwały. Poprzez ten pokój syn Chrobrego, Mieszko II, otrzymał właśnie rękę dostojnej Rychezy, jednej z księżniczek niemieckich, dziedziczki krwi cesarzy Zachodu i Wschodu. To warto sobie uświadomić, że wszyscy kolejni piastowie od Kazimierza Odnowiciela, syna Mieszka II i Rychezy, a wnuka Bolesława Chrobrego, byli potomkami cesarzy Wschodu i Zachodu, ponieważ Rycheza pochodziła w prostej linii od cesarzy Bizancjum i cesarzy Niemiec, czy cesarzy zachodnich. W tym sensie od Kazimierza Odnowiciela każdy z piastów kolejnych władców naszych jest w pewnym sensie dziedzicem obu tych cesarskich linii. Wracam jednakże do tej sytuacji opisywanej przez Parnickiego. Bolesław dostał na mocy pokoju w Merseburgu sporne z władcami saskimi Łużyce i Milsko, ale jako lenno cesarskie. Miał jako lennik stawić się z pomocą swych wprawnych wojów, by wesprzeć króla Henryka w jego wyprawie do Rzymu po cesarską koronę. I Rycheza, jako synowa potężnego księcia Polan, Bolesława Chrobrego, łudzi się, że Chrobry, imponujący jej swoją władczą osobowością, sięgnie w Rzymie po srebrne orły, symbolizujące godność patrycjusza wiecznego miasta, znak zastępcy cesarza w stolicy świata. To jest coś bardzo ważnego, bo pokazuje pewnego rodzaju mechanizm kompleksu, który jest wykorzystywany w relacjach Polski, tej młodszej, części Europy, w stosunku do tej starszej Europy. Jeżeli mianujemy, poklepiemy was po ramieniu i powiemy, dostaniecie srebrne orły, będziecie naszymi zastępcami, chwilowymi reprezentantami, otrzymacie godność przewodniczącego Komisji Europejskiej albo marszałka Parlamentu Europejskiego, to już jest szczyt waszych marzeń, prawda? To jest wszystko, co możecie dostać. Już nic więcej nie można sobie wyobrazić. Chrobry jednakże odmawia. Nie posyła wymaganych posiłków Henrykowi II do Italii, szykuje się do nowej decydującej wojny z Henrykiem. Dlaczego odrzuca Chrobry wspaniałą wizję zgody narodów i ustabilizowania własnego miejsca w odnowionym cesarstwie? Przypomnijmy, że przeżył niedawno fascynującą przygodę, w której wydawało się, że
jest możliwa taka właśnie wizja uniwersalnego cesarstwa ze stolicą w Rzymie i z cesarzami wywodzącymi się z dynastii niemieckich, w której nowe państwo, Polska, Europa Wschodnia szerzej, będzie znajdowało godne, równoprawne miejsce. To były czasy krótkich rządów Ottona III. Notabene bardzo zachęcam Państwa, gdyby ktoś z Państwa był kiedyś w Niemczech, do odwiedzenia wspaniałej, wielkiej katedry gotyckiej w Magdeburgu. Stamtąd rozpoczynał swoją pieszą pielgrzymkę cesarz Otton III do grobu Wojciecha w Gnieźnie. I jest to w tej katedrze zaznaczone, że to jest początek pielgrzymki, że stąd wyruszył cesarz Otton do grobu Wojciecha. No jak wiadomo, wizja zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, wspaniała wizja zgody narodów właśnie, takiej zgody, której symbolem jest Ewangeliarz, taka piękna miniatura z Ewangeliarza Ottona III, w której no, prawda, wokół cesarza gromadzą się te cztery córy wspólnej Europy, można by tak anachronicznie powiedzieć. Italia, Germania, Galia i Sklawinia, którą reprezentuje Chrobry. Ale jak wiadomo, dwa lata później Otton III zmarł bardzo młodo i ta wizja zgody narodów, współpracy równorzędnej, w której znajduje godne, równe miejsce Polska, załamuje się. Nowy władca, Henryk II, władca Królestwa Niemieckiego, identyfikuje się ze spojrzeniem partykularnego Królestwa Niemieckiego. Ważne są interesy Królestwa Niemieckiego, nie jakieś ogólne cesarstwo europejskie, tylko Królestwo Niemieckie, jego wschodni sascy feudałowie chcą panować nad swoimi sąsiadami wschodnimi Słowianami. I na to odpowiada właśnie Bolesław Chrobry. Bardzo pięknie ujmuje ten dylemat Parnicki, przedstawiając dialog tych książąt saskich, tych bezpośrednich sąsiadów niemieckich państwa Mieszka, państwa Bolesława Chrobrego, książąt saskich Eckeharda i Dediego, których dzidy i topory pomogły Ottonowi III zdobyć Rzym. Oni tłumaczą trzymanemu jako zakładnik przyrodniemu bratu Bolesława Chrobrego, na czym polega istota polityki niemieckiej. Nie w Rzymie, chłopaczku, nad Łabą rozstrzygają się losy księstw słowiańskich. I skarży się w innej rozmowie przedstawiciel tej grupy saskich feudałów, polityków, można by tak powiedzieć, Królestwa Niemieckiego, do przedstawiciela duchowieństwa irlandzkiego, które prowadziło swoją misję na ziemiach polskich. Ten niemiecki duchowny mówi w ten sposób. Oni, czyli Słowianie, Polacy, oni się nawet po niemiecku jeszcze mówić wszyscy nie nauczyli. By Rzymianami stać się, pierwej stać się muszą Słowianie Niemcami. I to jest sformułowanie być może w swoim nazewnictwie anachroniczne w stosunku do roku 1000, ale na pewno głęboko potwierdzone przez doświadczenie historyczne kolejnych 900 lat, jak o tym będziemy mieli okazję się przekonać w czasie następnego zwłaszcza wykładu. Ale nie było całkiem anachroniczne dla tej epoki. Przypomnę bowiem, że w kronice czeskiej, Kosmasa, pierwszej kronice odpowiadającej naszemu anonimowi Galowi z XI-XII wieku, czeski kronikarz używa określenia innata alemannica superbia, wrodzona pycha niemiecka, której Czesi doświadczają tak samo jak Polacy, jak o tym pisał zresztą Brunon z Kwerfurtu, który z tą pychą niemiecką się nie identyfikował. A więc te słowa, które wkłada w usta swoich bohaterów powieści, niemieckich bohaterów powieści, Teodor Parnicki, nie są fikcją, nie są kompletną abstrakcją, anachronizmem. I oddaję głos Bolesławowi Chrobremu w tym dialogu dotyczącym pytania, czy można było roztopić się w tym cesarstwie, zadowolić się tą pozycją przewodniczącego Komisji Europejskiej roku 1014. Pisze tak Parnicki, wkładając te słowa w usta Bolesława. Dziś Imperium Rzymskie tożsamo co niemieckie królestwo. Imieniem Romy Niemcy nienawiść swoją i wzgardę do ludów innych osłaniają. Pod zasłoną imienia tego swoją, swego szczepu potęgę pomnażają.
aby inne szczepy łatwiej im ulegały. Mamią je pięknymi słowami o jedności i równości ludów wszystkich w łonie imperium różnoplemiennego. Zresztą nie tylko obcych mamią, ale i swoich. Miał na myśli to, że Otton III, poprzednik Henryka II, łudził się, że jest Rzymianinem. Tyle, mówił dalej Bolesław Chrobry, tyle jeno w nim z Rzymianina było, że rozumiał, że majestat Romy, czyli Rzymu, to moc. Czcił moc. Płacząc przywoływał ją do siebie, zdobił ją. Moc moją srebrnymi ozdobił orłami. Nie odlecą ode mnie, nie zmarnieją przy mnie. To nic nie szkodzi, że srebro na nich zblakło. Nadal moc zdobią, choć zbielały. Tak pięknie Parnicki przedstawił genezę białego orła. To jest ten srebrny orzeł, który trochę niby zblakł, ale stał się orłem niepodległym, białym orłem. Nie srebrnym orłem zastępcy cesarza w Rzymie, tylko niepodległym białym orłem Królestwa Polskiego, które zostało ukoronowane w roku 1025. Niedługo będziemy obchodzili tysiąclecie suwerenności polskiej, tysiąclecie Królestwa Polskiego. Warto tej daty, miejmy nadzieję, obchodzonej w suwerennym państwie polskim, nie przegapić. Ale jeszcze dwa cytaty, może jeden tylko pozwolę sobie przytoczyć, który nadaje jeszcze jeden sens temu sporowi, który staram się oświetlić z różnych punktów widzenia, żebyśmy nie wynieśli pochopnych wniosków z tej ważnej dyskusji o miejscu Polski wobec Zachodu. To jest moment, w którym oddaje głos Parnicki przedstawicielowi papiestwa, duchowieństwa katolickiego. Nie majak to wcale odradzające się imperium różnoplemienne. Prawda to żywa. Jeno nie złote orły cesarskie z znakiem światowładnym owego imperium, ale klucze złote, papieskie. My, Kościół Piotrowy, wkładamy diadem cesarski na kornie pochylonego u nóg naszych króla Niemców. I my też wspieramy władcę Słowian w jego oporze przeciw Niemcom, bo właśnie dla nas, Rzymu prawdziwego, jednacy są przed majestatem imperium, którego znakiem klucze złote. I Słowianie nowochrzczeńcy, i Niemcy pyszniący się urojonym prawem do władania nad Słowianami. Jedni i drudzy to dzieci nasze, jednako potrzebujące dobroci i miłości. Napisać takie słowa w 1944 roku nie było łatwo na pewno, ale one świadczą o swego rodzaju wielkości literackiej wizji Teodora Parnickiego. Zmierzając do konkluzji tej pierwszej części wykładu, no bo drugą postaram się przedstawić, daj Boże, za miesiąc. Chcę zwrócić uwagę na ten moment wyboru papiestwa raz jeszcze. Moment, który przestał być tylko symboliczną fikcją, jak w Dagome Judex, kiedy wysyłał ten swój testament Mieszko do papieża i tak podległego cesarzowi. Już 50 lat po Bolesławie Chrobrym papiestwo stanie się siłą równorzędną i rzucającą wyzwanie świeckiej władzy cesarstwa. To są czasy Grzegorza VII, papieża, który upokorzył w Canoście króla niemieckiego Henryka IV. I to są czasy Bolesława Szczodrego, zwanego Śmiałym, który jednoznacznie utożsamia się z papiestwem przeciw cesarstwu. Nie, to nie jest wybór przeciwko Europie. To nie jest wybór przeciw Zachodowi. To jest wybór przeciwko Zachodowi imperialnemu, który wykorzystuje ideę uniwersalną do realizowania partykularnej misji, w której są wyżsi i niżsi, w której są ci wyżej cywilizowani, którzy mają prawo traktować jako, powiedziałbym, materiał kolonialny swoich wschodnich sąsiadów. Ten moment, moment, w którym papiestwo staje na równi z cesarstwem i zaczyna się walka między papiestwem a cesarstwem, jest drugim fundamentalnym, moim zdaniem, po odkryciu Parmenidesa, znakiem wywoławczym Zachodu. Od tej pory, to znaczy od czasów Grzegorza VII i jego walki z cesarzem Henrykiem IV,
kiedy papiestwo się uniezależnia od cesarstwa, następuje coś wyjątkowego w historii ludzkości. Władza duchowna uniezależnia się od władzy świeckiej. Są dwie władze od tej pory w Europie, w naszej cywilizacji. Żadna nie może pochłonąć drugiej. To jest coś zasadniczo odmiennego od sytuacji, która utrwala się wtedy w Rzymie II, w Konstantynopolu, w Bizancjum. Tam władza duchowna pozostaje podporządkowana władzy świeckiej. Mimo iż używa się pięknych określeń, harmonia, symfonia, prawda jest taka, że patriarcha podlega de facto władzy politycznej cesarza. I to jest moment, w którym te dwa światy nawiązujące do dziedzictwa rzymskiego, wschodni i zachodni, dzielą się ostatecznie. Bowiem w 1054 roku, czyli 22 lata przed tymi wydarzeniami, w które utwierdziły siłę papiestwa równoważącą siłę cesarstwa w Rzymie, nastąpiła wielka schizma. Przedstawiciele papiestwa i patriarchatu konstantynopolitańskiego obkładają się wzajemnie uroczystą klątwą i ta schizma trwa nieprzerwanie do dzisiaj, choć klątwa została, jak wiadomo, w czasach Pawła VI zdjęta po mniej więcej 900 latach. Ale podział trwa przecież. I istotą polityczną tego podziału, abstrahuję od wszelkich innych, których racje być może są różnie rozłożone, nie jestem teologiem, by to rozstrzygać, ale istotą polityczną jest ta właśnie różnica, która czyni z Zachodu wyjątkową cywilizację, a Bizancjum upodabnia do wielu cywilizacji wschodnich, a mianowicie na Zachodzie władza świecka i duchowna zostają rozdzielone. I tak będą trwały aż do, można zapytać, XVIII wieku? Aż do momentu, kiedy upada autorytet polityczny Kościoła. To są już na pewno czasy oświecenia. Dzisiaj, na to chcę zwrócić uwagę, następuje niezwykle niebezpieczny moment, kiedy władza świecka, władza polityczna, jednocześnie utożsamia się z władzą duchową. Realizuje pewien projekt moralny, ten spod znaku Le Monde, bo przecież narzucenie poprzez Parlament Europejski, poprzez Komisję Europejską pewnego programu ideologicznego i podporządkowanie temu programowi w istocie także rządów największych krajów nie tylko Europy Zachodniej, ale także zachodniej półkuli, mam na myśli Kanadę i Stany Zjednoczone, prowadzi do zaprzeczenia tej tradycji, tej zbawiennej dla wolności, bez której nie byłoby wolności w cywilizacji europejskiej, tradycji rozdziału władz duchownej i świeckiej. Bo to właśnie dzięki napięciu między tymi dwoma biegunami władzy, świecką i duchowną, mogła się rozwinąć wolność w Europie. Bo nie mogła jej stłamsić jedna władza, która reprezentuje zarówno siłę miecza, jak i autorytet duchowy, jedynie słusznej, powiedziałbym, wizji świata. To się zmienia, to jest niebezpieczna tendencja, w której widzę drugi przejaw zdrady fundamentów cywilizacji zachodniej we współczesnych objawach tej cywilizacji. Są wciąż oczywiście ci cywilizacji zachodniej, którzy podtrzymują tradycję, jej fundamenty, tradycję odróżniania prawdy i kłamstwa, tradycję obrony rzeczywistości przed nierzeczywistością, tradycję obrony suwerennej władzy duchownej, która nie może się kojarzyć z władzą świecką, nie może być połączona z władzą świecką, ale musi być od niej oddzielona i w pewnym napięciu. Są wciąż tacy. I rezultat tej walki, wydaje mi się, o to, czy Europa pozostanie sobą, czy zdradzi ostatecznie dwa fundamenty swojej tożsamości, nie jest rozstrzygnięty, choć wiele było powodów i pewnie jest nadal do pesymizmu. Ale wierzmy, że nie jest ten rezultat walki rozstrzygnięty, bo to jest rezultat walki o naszą przyszłość. Bo nasza przyszłość związała się jednak z Zachodem, z wyborem Mieszka, z wyborem potwierdzonym przez Bolesława Chrobrego, z wyborem, który umacniał się z każdą dekadą pracy duchownych na polskiej ziemi, którzy budowali tutaj cywilizację
jaką możemy z dumą nazywać europejską, cywilizację średniowiecza, czasów wczesno-nowożytnych. Dlatego przyszłość Zachodu nie może nam być obojętna, nie możemy się od niej odciąć. Bolesław Chrobry w pewnym momencie, w roku 1018, u szczytu powodzenia swojego oręża, kiedy dopiero co poskromił pychę niemiecką pokojem w Budziszynie w styczniu 1018 roku podyktowanym, zakończył długą wojnę z Niemcami, pokojem de facto zwycięskim. I w tym samym roku, po kilku miesiącach, triumfował w Kijowie. Stamtąd z Kijowa wysyła, to szczególny moment, list do dwóch cesarzy. Do cesarza Bizancjum, wielkiego cesarza Bazylego II, którego wojska wtedy triumfowały w Italii, i cesarza zachodniego, znaczy króla jeszcze wtedy niemieckiego, Henryka II. Jakby to jest moment, opisany zresztą przez kronikarza Titmara, moment, w którym wydaje się, że Chrobry buduje coś jakby imperium środka. Między zachodnim a wschodnim cesarstwem, jakby próbuje zbudować coś suwerennego, niezależnego ani od wschodu, ani od zachodu. Ale ten moment trwa krótko, jak wiadomo. To cesarstwo środka się nie utrzymało. Wiele razy będziemy, może nie wiele, ale kilka razy jeszcze będziemy w naszej historii do tego pytania nawiązywać. Czy Polska razem z innymi wspólnotami polityczno-kulturowymi naszego regionu ma szansę, ma możliwość zbudować coś trzeciego między wschodem a zachodem? W pewnym sensie idea Trójmorza jest jakimś współczesnym modelem tego politycznego marzenia. Ale pamiętajmy, że niezależnie od politycznych czy geopolitycznych rozważań, które mogą rozważać temu projektowi, nic nie odwróci faktu, że Polska kulturowo, duchowo związała się z Zachodem. Takie są konsekwencje chrztu z 966 roku i tego, co następowało w ślad za tym chrztem przez wieki naszych związków z Rzymem. Z Zachodem, którego stolicą nie był Aquisgrán, nie był Kwedlinburg, tam gdzie przenosiły się stolice, faktyczne siedziby cesarzy niemieckich, ale zawsze mieliśmy za stolicę cesarstwa tego uniwersalnego Rzym. Rzym, w którym najważniejszym władcą jest papież. To jest duchowa jedność Europy, której symbolem jest papież, a nie polityczna jedność Europy, której symbolem jest król niemiecki. Ale z tym Zachodem, podzielonym na te dwa ośrodki, polityczny i duchowy, związaliśmy się i dlatego jego przyszłość nie może być nam obojętna. Kończąc, powiem tyle, stawiając trzy kropki, może nie kończąc, że to, co w tej chwili robią, to, co w bohaterski sposób, walcząc o swój dom, czynią Ukraińcy, realizując ten najprostszy odruch ludzki, któremu próbowali zaprzeczyć ideolodzy nierzeczywistości, mówiąc nie ma domu, nie trzeba bronić domu. To źle właściwie, że odwracają od katastrofy klimatycznej uwagę Ukraińcy i Putin. Prawda? To jest jakieś anachroniczne, bronić domu, ginąć w obronie swojego domu. No kto by chciał? Przecież to jest jakiś atawizm fatalny. Tego już nie powinno być. Ale jednak przez ten powrót do tego fundamentalnego ludzkiego odruchu, nie zachodniego, nie wschodniego, po prostu ludzkiego odruchu, bronimy domu. Bronimy wobec w tym przypadku agresji idącej ze strony wschodniego imperium, imperium nawiązującego świadomie do tradycji bizantyńskiej, do Moskwy III Rzymu. Ukraińcy dają nam czas na to, byśmy mogli umocnić naszą obronę i byśmy mogli brać udział nadal w walce o zmianę Zachodu, zmianę powrotną, zmianę, w której Zachód wróci do swoich fundamentów, której odwróci się od nierzeczywistości, której odwróci się od walki z katolicyzmem w imię nowej duchowej władzy transhumanizmu, władzy, która prezentuje wizję przyszłości oderwaną całkowicie od ludzkiego doświadczenia. To jest właśnie, jak mi się wydaje, najważniejszy efekt tej bohaterskiej walki Ukraińców, który powinniśmy wykorzystać, pomagając im oczywiście w tej chwili, jak tylko możemy, jak tylko się da. Efekt, który
zobowiązuje nas do tego, byśmy o Europę także walczyli, o jej powrót do jej najwspanialszych tradycji duchowych. Dziękuję Państwu bardzo.